Twoja telewizja. Mazowsze TV. Niewiele trzeba, żeby zorganizować dobry i fajny turniej, szczególnie jeśli chodzi o aspekt frekwencji. Wystarczyło kilka dni, kiedy mieliśmy komplet zgłoszeń. W dniu dzisiejszym na odsłonie halowej powiatowego turnieju piłki nożnej halowej stawiło się 16 drużyn. To jest przede wszystkim okazja ku temu, ażeby porywalizować wspólnie, spotkać się, poznać ludzi i miło i swobodnie spędzić czas. Jak na każdym turnieju powiatowym drużyn amatorskich poziom jest bardzo, ale to bardzo zróżnicowany. Inicjatorem tego wydarzenia pod tytułem Nocne Granie zarówno w odsłonie piłki siatkowej, jak i piłki nożnej halowej jest starosta Warszawski Zachodni. Pomimo tego, że polska piłka reprezentacyjna od wielu, wielu lat jest na bardzo długim i szerokim zakręcie, to nadal dla Polaka piłka nożna jest czymś ważnym, szczególnie w odniesieniu historycznym, w odniesieniu tych sukcesów, które Polacy osiągali na arenie międzynarodowej dawno, dawno temu. Ja swoją przygodę z piłką, bo tak można to nazwać, zakończyłem w wieku 27 lat. Do tej pory jestem trenerem piłki nożnej klasy mistrzowskiej. Staram się codziennie wypełniać każdy mój dzień treningami piłki nożnej i tak to się odbywa, ale już bardziej od tej strony, bardziej obserwatora, trenera. A moim ulubionym zespołem, jeśli chodzi o Polskę, to jest Legia Warszawa, a jeśli chodzi o świat, to FC Barcelona. Tak było, jest i będzie.
Moja telewizja. Mazowsze TV.